twórz, dociskając barki do maty. Teraz mocne pośladki, wydłużony kręgosłup. Teraz próbujemy utrzymać to, a opuścić ręce na matę. I wracasz, rolując się w dół. I to było ćwiczenie jackknife. Teraz chodzi o to, żeby zrobić to w rytmie i w tempie, co już jest naprawdę ciekawym wyzwaniem. Spróbuję to zrobić. Jeżeli ktoś ma ochotę ze mną, to będziecie mogli też to wykonać. Ok? Wchodzę w ćwiczenie roll up, hop. Teraz pamiętasz, że bardzo mocno wydłużasz swój kręgosłup. Na wdechu opuść trochę nogi, ale unieś jeszcze wyżej biodra. A na wydechu pośladkami otwórz biodra i wyciągnij mocno stopy w górę. I teraz zroluj się w dół z kontrolą, oddalając biodra od żeber. I tutaj.